Przyjrzyjmy się złączu BNC. Phil za chwilę zacznie pracę z pojazdem i zobaczysz, jak szybko można przygotować konfigurację i wykonać badanie. Różnica w BNC, jest taka, że oscyloskop odczytuje, co jest do niego podłączane. Mogą to być cęgi prądowe, przewody pomiarowe czy inna sonda, oscyloskop faktycznie wie, co zostało podłączone. Przy zwykłym złączu BNC musimy sami zaznaczyć w aplikacji, co zostało podłączone. W efekcie z nowymi wersjami urządzeń i aplikacji wystarczy, że podłączysz odpowiednią sondę i możesz zaczynać badanie. Dodatkowo mamy mechanizm wykrywający niedopasowanie sond. Jeśli się pomylisz przy podłączaniu komponentów, aplikacja naprowadzi cię z powrotem na właściwą ścieżkę. Dzięki temu przygotowanie układu do badania jest bardzo proste. Zarówno dla nowych użytkowników, jak i dla tych, którzy posiadają większe doświadczenie. Podoba im się to, że cały proces diagnostyczny jest nieco szybszy. Szybsza diagnostyka jest po prostu bardziej korzystna dla wszystkich.